jest to ciekawe, że Krzysztofa Stanowskiego prawica lubi bardziej niż Łukasza Warzechę? No kurwa, ty. Ale jajka. Żebym, jakbym był Łukaszem Warzechą... Ale nie, Warzechą, bo Warzecha krytykuje, przecież krytykował rząd nieraz. Tak, tak, on krytykował rząd. Ja byliśmy z Bonem na Jokerze. Ha! Chłopie! Słabe to. Włodek na Jokerze. Mail Ewelina. Ej, wchodzimy sobie. Gmail. Stary, ty nie jesteś osobą prywatną już od dawna. No, ty jesteś osobą publiczną. Owszem. Dzień dobry, Włodku, uśmiech. Bo temat tego maila to pozdrowienia dla Włodka z sali Dreams, czwartego rzędu. Ale... Jak podobał się, to poczekaj! Daj mi przeprosić. Czemu nie dałeś mnie przeprosić? Włodku, jestem bardzo ciekawa, jak podobał ci się Joker. Fuede! Ty jesteś na... Nie wiem, jak się to czyta. Fuede! W ostatnią sobotę wybraliśmy się z chłopakiem, stary, z chłopakiem pisane. Ale wiem, sprawdzając, to znaczy szaleństwo we dwoje. Szaleństwo. Na Jokera w galerii Rzeszów i gdy mój chłopak zobaczył cię w kolejce do kasy, zafundował mi kilka szturchnięć żebra ze słowami: o patrz, Włodek, to ten Włodek, patrz. Muszę przyznać, że większym wydarzeniem było dla nas zobaczenie ciebie, serduszko, niż ten film. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Podziel się recenzją na temat filmu. Na nas nie zrobił dużego wrażenia, głównie na musicalowy charakter, którego się nie spodziewaliśmy. Innymi słowy, trochę pośpiewaliśmy, trochę ponudziliśmy, trochę nie wiadomo co. Sala Dream, bogactwo, część główna. Pozdrawiam was cieplutko, Ewelina i Gerard. No to nie, no to jeśli chodzi o Dream, bo ja też jakby specjalnie trochę jechałem na ten film, żeby pójść do sali Dream w Heliosie. I wydaje mi się, że kiedyś wcześniej byłem, ale myślałem sobie, że no to jak tam mają projektor Christie 4K i salę Dolby Atmos, to będzie top. A ty nie byłeś nigdy w tym Christie? Chyba byłem i się to jakoś zapamiętałem, że to było lepsze. Moim zdaniem projektory Barco w Cinema City są po prostu dużo lepsze i czernie są dużo głębsze. Ja rozumiem, że projektor nie chodzi w projektorach o to, żeby czernie były najgłębsze, ale... Oh shit! Here we go again. Worst place in the world. Akurat ta część musicalowa, to nie mam do niej uwag, też nie wiedziałem, że to jest musical, przyznam, nie sprawdzałem, więc nie wiem, ale nie do końca wiem, o czym był ten film. Zgadzam się z recenzjami, że ten film to jest takie przedłużenie części pierwszej, jeszcze dalsza próba rozwinięcia stanu psychologicznego Szaleństwo. Jokera. I jest to też trochę taka zagrywka na nosie, którzy w pierwszej części upatrywali się jakiegoś filozoficznej głębi o tym, że to jest spojrzenie na świat właśnie, że tych bogatych trzeba zjeść i pozabijać. I że tutaj tego nie ma i może to i dobrze. I to w sobie tak, to mnie cieszy, bo w jedynce mi się to chyba najbardziej nie podobało, że to był jakiś moim zdaniem manifest polityczno-społeczny. Ten film, przynajmniej ja go tak gdzieś trochę czytałem. A w dwójce tego nie ma znowu, ale trochę tak jakby nie wiadomo, czy trochę ten film jest właśnie. Bo trochę o niczym. Wiesz, zauważyłem w zeszłym tygodniu, miałem takie przemyślenie, gdzieś między kiblem a zagryzką. Siedzę przy kompie i nagle mi taka myśl kiełkuje w głowie i chciałem cię o to zapytać. Dlaczego? Tutaj nie widzę żadnej flagi. Nie. Dlaczego od 2 lat nie słyszymy nic a nic o urodzinach Roberta Mazurka? Od kiedy była ta wielka wtopa, że politycy wszystkich opcji się zgromadzili na jednej imprezie u Roberta Mazurka i wtedy paparazzi ich przyłapali. No. I tak się zdarzało częściej wcześniej. No. Od tamtej pory chyba albo Robert Mazurek nie robi urodzin, albo robi imprezy takie undercover, że nic... Undercover. No i właśnie... Po prostu siebie w domu. I mi tego brakuje. A ja mam to w dupie. Co z urodzinami Roberta Mazurka? Ja bym się chciał dowiedzieć, że ja na przykład Robert Biedroń się tam widzi z, nie wiem, z Krzysztofem Bosakiem, nie? Albo coś takiego. I oni wszyscy ręka w rękę u Roberta Mazurka, stary. Znaczy, a widzieliście badanie zaufania do dziennikarzy w zależności od przynależności politycznej? No stary, to było w 2021, były te ostatnie urodziny Roberta Mazurka, które wszyscy śledziliśmy. Niesamowita sprawa. Społeczny odbiór dziennikarzy zajmujących się kwestiami politycznymi w zależności od deklarowanych przez respondentów poglądów politycznych, czyli ludzie mówią, czy jesteś bardziej lewicowy, czy bardziej prawicowy i teraz pytamy cię o dziennikarza, czy ten budzi w tobie zaufanie, czy nie. Nie. Marek Czyż, czysta woda, obraz nie malowidła. Bo to nie jest to samo. Raczej nie podchodzi ludziom po prawej stronie, no bo oni mają teraz, TV Republikę głównie niż TVP Info, to jest ich nowe TVP Info. Tak jest. Już Justyna Dobrosz-Oracz. Obecnie również TVP. A, już wiem, która to. Dobra, nie wiedziałem, która to. To jeszcze bardziej niż Marek Czyż. No bo ona przyszła z wyborczej, więc to akurat jakoś bardzo tak, nie dziwi. Dla jasności przekazu, żebyście wiedzieli, niebieskie to prawica, żółte to centrum, a lekko czerwonawe to lewica. No jest jeszcze trudno powiedzieć, szare, co też nam coś mówi. Ciekawe są te przypadki, które są gdzieś właśnie kumulacją, na przykład Andrzej Stankiewicz, no nie? Nie ma nic po lewej stronie, czyli poniżej zera. Ma prawicę, centrum i lewicę. Czyli że ma zaufanie wysokie. Tak, że oczywiście
powiedzmy, lewa strona najbardziej go ceni, ale prawica go nie ceni, nie? No to tak. I to ale jest jakiś... on, Bogdan Rymanowski... Gdzie jest Rymanowski? Właśnie? Nad nim zaraz. A właśnie, a gdzie jest żółte w Rymanowskiego? Aha, pewnie się kryje pod... Pewnie się z czymś kryje, no, no to Rymanowski być. Właśnie no. Top, Rymanowski top. Twój stary. Mój tata? Nie, twój stary to jest nick naszego słuchacza. Natomiast no to do kogo największego zaufania nie ma? Czyli tak, Dominika Wielowiej... Rachania, oczywiście. Nie, najgorszy ma Rachoń. A czemu? Czekaj, bo wygląda na to jakby minus jeden był... Aha, Rachoń minus... Nie no, Rachoń, nie ma. Jezu, przecież my nie zrobiliśmy w ogóle jeszcze... No to musimy dzisiaj zrobić, jak zgadza wywiadu Rachonia z Trumpem. No ja oglądałem na żywo. A friend in need is a friend in dick, no. Było to? Nie, no nie, ale no to jest wywiad. To jest journalism. Ja już teraz wiem, co ja robię źle. You may be abandoning Polish people in the future. How would you comment on that based on the decisions you made as a president, which were pro-Polish? You sell to modern weapons. O, to i to, i tu jest wszystko cała. Lista zasług. Karol, ale ty jesteś... dobry z Michałem z żyletą. I'd like to say hello to the Polish people. Siema, Eniu! Wracamy do naszego... Dobrze, czyli tak, czyli możemy wrócić do naszego wykresu i możemy stwierdzić, że on jest absolutnie niemiarodajny, jeżeli chodzi o Michała Rachonię, no bo oglądany wywiad mówi Zobacz, czy ktoś tutaj odstaje z tej listy? Tylko Michał. No ale to dobra, okej, okay, dobra. Czyli to a czy musi... ktoś... Nie, stop. A czy ktoś z tej listy zrobi wywiad z Trumpem? Dziękuję bardzo, do widzenia. Michał, pamiętaj, że ja zawsze jestem po twojej stronie. Friend in dick. No właśnie. Ale że Monika Olejnik wśród prawicy jest tak nisko, to bym się nie spodziewał. No, jest nisko. I Dominika Wielowiejska również bym się nie spodziewał. No to wynika z faktu, że jak Monika Olejnik gości u siebie kogoś na przykład z PiS-u albo z Konfederacji, to jej sposób rozmowy jest zupełnie inny. Czy to był żart? Co? Z mojej strony, żebym się nie spodziewał, że będzie tak. Aha, okej, okay, dobra. Przepraszam. I Dominika Wielowiejska. To też jakbym miał z tej listy wybrać na szybko, kogo prawica niekoniecznie lubi. Dobrze, a ty z tych myślałem, że dziennikarzy kogo najbardziej cenisz? Ten. No to ja Stankiewicza bardziej. No to są obok siebie. No i fajnie. Stankiewicz to jest raczej spokojny, no. Stankiewicz. No a ten... Krzysiu, posłuchaj. Dlaczego? Najmniej, szczerze mówiąc... On ma, myślę, że flagi w pokoju. W ciągu ostatniego półrocza, myślę, że najmniej materiałów jakichkolwiek widziałem Krzysztofa Stanowskiego z tej trójki. Dlaczego? No bo tak. Aha! Ale wiesz, Łukasza Warzechy nie widziałem żadnego materiału, no więc... jakoś. Piotra Kraśki też nie bardzo. Pawła Lisickiego to już od lat. Jest, a nie jest to ciekawe... Ustary Roberta Mazurka, nie jest to ciekawe, tak nagminnie oglądać. Nie jest to ciekawe, że Krzysztofa Stanowskiego prawica lubi bardziej niż Łukasza Warzechę? No kurwa, ty. Ale jajka. jakbym był Łukaszem Warzechą... Ale bo Warzecha krytykuje, przecież krytykował rząd nieraz. Tak, on krytykował rząd. On krytykował rząd, no tylko, że wiesz, to z tego może moim zdaniem wynikać, no ale... No czekaj, Warzecha ma inne przywary, które należy też zauważyć. Najbardziej... Polska prawica docenia Roberta Mazurka. Mm-hmm. Tak. No. Z wszystkich tutaj dostępnych. No. Bardziej niż, jak to Zbigniew Stanego powiedział, Rachonie. Ale pamiętaj, ale nie porównuj mimo wszystko dotarcia Michała Rachonia do Roberta Mazurka. No, Mazurka nie chodzi o dotarcie. No ale jakby to, jaki jest sentyment, to jest jedno, ale też jak, pamiętaj... on nie ma dużego dotarcia? Do niedawno w TVP Info? W TVP? No ale teraz, liczymy teraz, nie? Teraz jest w TV Republika. No to ile? Pół roku minęło? No, a gdzie jest Mazurek, który jest codziennie w RMF-ie, stary? Prawie rok. Codziennie w RMF-ie. Prawie rok minął, no tak, od koalicji 13 grudnia. No i tak to leci jakoś. To pierwszy, ten lepszy. W lasach pojawiły się rezerwacje na grzyby. Patrz, rezerwacje, proszę nie zbierać. Nie. Sezon na grzyby w pełni. Miłośnicy leśnych zbiorów prześcigają się. Nie. Tak, bo jest malutki i nie chcesz go jeszcze zrywać. Chcesz, żeby urósł? Przepraszam, pójdę tylko kogoś zamordować, dobra? Cztery. Proszę nie zbierać. Nie rezerwacje. I ktoś zerwał. Przecież. Te menuszki zostały. Proszę Kani nie zrywać. Problem? Nie, co? Ej, to jest fake. Nie wiem, że to jest prawdziwe. No jak? Proszę nie zbierać. Jak ktoś zostawia? Nie, no włot. Będziemy razem borować dziury. Jak zareagować? Nie, poczekaj. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że ktoś chodzi po... Bo ja się teraz zgubiłem. I widzi małego grzybka. Widzi małego grzybka, ma kartkę, wkłada ją w koszulkę, przypina pineską i daje nie zbierać? Tak. A jaka jest gwarancja, że ta osoba tam wróci? Jaka jest ta gwarancja, że ta osoba znajdzie to miejsce? No nie ma. Ale według Lasów Państwowych można olewać takie karteczki. No nie, naprawdę? Grzyby to ogólnodostępne dobro, rezerwacja nie obowiązuje. Każdą taką kartkę można uznać za żart grzybiarzy. Chyba, że to jest żart. Co za głupi pomysł. Wyrzucasz... Nie taki głupi. Głupi bardzo. Wyrzucasz plastik do lasu, nie masz gwarancji, że go zbierzesz, czyli śmieci w lesie. To tak, ale... I kuźwa, i jeszcze ktoś nie zbierze tego grzyba, a może ty też nie zbierzesz i w sumie ten grzyb zgnije. Jesteś głupi. Czy ja mógłbym na koniec
dzisiejszego odcinka wykonać autopromocję? Proszę cię bardzo. Ja chciałem powiedzieć, hashtag autopromocja. Karolina wydała już moją książkę Roślina baza tofu. Ona już jest! Ona już jest! Ona jest! Zdjęcie na okładkę, powiem ci, wybrane dobre. Zajebiste, nie? Bo nie wiem, co to jest, ale wygląda smakowicie. Kulki tofu. A wiesz, co jest śmieszne? Wszystkie zdjęcia, bo ty w ogóle dostaniesz tę książkę. Wszystkie zdjęcia poza zdjęciami dziewczyn robiły one same. Są zajebiste, moim zdaniem. Nie pokażę. A zgodnie się zrobiłem. A nie? Czekaj. Ja to wszystko jadłem, wiesz co najlepsze? Ja to wszystko jadłem. Wszystko stąd jadłem, stary. Wszystko. To jadłem. Oh god, it's so good. Co to jest, pierożki dim sum? Pierożki nadziewane tofu i warzywami. O, ty bao są tak do jeb... O Jezus, ale fajne zdjęcia, nie? A to my w infakcie je zamawiamy na obiad czasem. One są dobre. So good. A jadł mi też już... A, ślinka cieknie. Cieknie, nie? Strasznie. So good and tasty. Albo to jest... 88 przepisów. Ale te zdjęcia wyglądają apetycznie. No nie, ale no dziewczyny odwaliły kawał, naprawdę. Lepiej dobre, moim zdaniem niż co dziś na obiad. Bowl ze wściekłym tofu w gochugang. Te wszystkie przepisy. Aha, jeszcze tak, tak a propos... ty tak szczerze, Karol, czy lepsze są zdjęcia w tej książce, czy na grupce co dziś na obiad? No nie, no na grupce co dziś na obiad. Flaki uwielbiam, o. I jeszcze a propos, wejdź plus na YouTube. Wejdź na YouTube. jakbyście chcieli kupić, to link będzie w opisie. Oh god, it's so good. A wiesz, że dziewczyny dzisiaj były w kanale Zero? Nie. No. Nie wejdź w YouTube. Pokazujemy, co można z tym zrobić i można po prostu do nas przyjść, żeby się dowiedzieć, tak? Żeby sprawdzić po prostu, co tak faktycznie z tego składnika można wyciągnąć, a niekoniecznie powielać. Jest, czat jednak jest na straży. Wegetarianizm wyniszcza organizm, byłam, wiem. Pewnie, jasne. Dobrze, to też chciałem powiedzieć, czy Karolina Paciorek była przedstawiana jako żona Karola Paciorka, czy Karolina Paciorek? To czekaj, to musisz zobaczyć. Musisz znaleźć sam początek z dziewczynami. No dobrze, to teraz będzie temat, po którym się czat uruchomi. Oj, tak. Oj, będzie gorąco. Moi drodzy, z nami są Maja Jaworowska i Karolina Paciorek. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Czy trudno było wstać na taką, bo wiem, że jesteście takimi późno wstającymi dziewczynami. Tak, one przyniosły. Strasznie. Nie, słuchajcie, ja nie będę mógł. Przepraszam, próbuję zachować tutaj poważną twarz, no ale... Momencik. Prawda jest taka, że przyjaźnimy się, więc ciężko mi będzie tutaj zadawać pytania. Będziesz, Iza, musiała zadawać pytania, bo ja będę zadawał pewnie jest jakieś Pacierek, takie no, prywatne rzeczy. Będę mógł jakieś prywatne... Na przykład jedną mam. Karolina, powiedz, jak to jest żyć w cieniu wielkiego człowieka? Jakim jest twój mąż, Karol Paciorek? Myślałam, że powiesz wielkiego psa. Słuchaj, gnoju! Obraża cię na wizji. Maciek, nie? Maciek obraża cię na wizji, a będzie dzisiaj wieczorem będzie chciał jeść. Wieczorem. Będzie chciał jeść. On już tam w programie to jadł. To był przeniesiony do jedzenia. Wiesz co? No to właśnie tak to działa. Potem poznasz prawdziwego przyjaciela, czy w trudnych chwilach jest przy tobie. A to nie jest trudna chwila, to jest właśnie wspaniała chwila. Moja żona wydała książkę, którą możecie kupić. Czy tak jak Kuba Wojewódzki opuszcza Michała Koterskiego, jak jest ciężko? No właśnie. Ja byłem na klatce, ciebie nigdy przy mnie nie było. Ja ci tego Maciek. Nie wypominam. Wiem, wymyśliłem. O Jezu, patrz to. Ej, wymyśliłem. Stary, chrupkie tofu katsu na patyku. Stary, powiedz, że nie byli. Czemu Karolina z Mają nie złożą knajpy? No, bo wiesz co, to nie jest takie tanie. No wiem, że nie jest tanie. Ale... nie jest tanie w ogóle, stary. Ten knajpy kosztuje w chuj pieniędzy. A trzeba się zaangażować na 100%. Możesz się zacząć od czegoś very small. Właśnie to nie jest tak, że możesz zacząć od czegoś very small. Jak... Już mam nawet miejsce, w którym mogliby być. Elektrowni po Wiśle, stary. Okej, okay, no to takie tanie wybrałeś faktycznie. Tam dużo ludzi siedzi. To prawda, to byłem prawda. Byłem tam jeść wczoraj i dużo ludzi tam jest. Byłeś wczoraj w elektrowni po Wiśle? Stary, byłem w elektrowni po Wiśle! To szok! Wiesz jaki top? Wiesz, kto przechodził stary schodami, no, sobie wjeżdżał? Na pewno ktoś znany. Łozo. No wiadomo, stary, byłeś w elektrowni po Wiśle, kurwa. A nie, pytałem, czy to jest jakiś top miejsce? Nie. Pytałem o niego, czy to jest jakieś takie fancy miejsce? Nie. No to nie jest top miejsce, no, ale to jest takie miejsce, no... Stary, ja nawet nie wiem, gdzie to jest na mapie, stary, tam byłem. No dobra, czyli jadłeś w tym food courcie takim dużym, nie? Tak. No i co jadłeś? Gdzie jadłeś? Smaszny burger. To jest smash burger. A, smash burger. No. Smaszny. I jak? Spoko. 70 zł? Nie, 35. Co? 35. Albo 33, bo wziąłem zwykły prosty. 33? Ale za piwo zapłaciłem 29 zł. No właśnie. Co? 29. Brooklyn IPA. A, Brooklyn IPA. To ono jest drogie. Ono jest ze Stanów importowane. Ono jest też drogie, bo ono jest... Fajne, kutyczne. Dobre było. Dobre, ale jest w Carrefourze. Możesz kupić dużo taniej. I w ogóle... Pani mi wziął do kibla i mówi, oj, musisz coś pokazać. I tam wchodzi do kibla, to są takie... W Warszawie, kiedy kolega bierze cię do kibla, oznacza to tylko jedną rzecz. Kupę. Nie, mówi, że musisz coś pokazać. Tak, to jest kupa. Ale nie wchodziliśmy do kabiny, nie? Żeby nie było. I wchodzimy, tam są zlewy, takie jakby stojące od ziemi. Ten. Mhm. I on mówi, przysięgam, prawie kiedyś pomyślałem, że to pisuary i wyciągnąłem... No czyli był na Nie, on nie pije w ogóle. No dobra, to na trzeźwo wyjął fujary z zlewu na płot. Prawie wyjął. Płot!
Na trzeźwo. Wyglądało trochę jak pisuar. On się zatrzymał w pewnym momencie. Wiesz, nie. Zobaczył typa obok siebie tak. A on tak. Mati, ty też tak miałeś w elektrowni pomyśleć, że chciałeś... Mati nie mieszka w tej części Warszawy. No i co z tego? Ja też nie byłem. Mati mieszka bardziej na północy, Mati ma bliżej... Dobra, dobra. Wystarczy. Wiemy, gdzie mieszka. Jakby ktoś miał problem z Matim, to ja wiem, gdzie kiedyś mieszkał. Dobrze, drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. To był Włodek Markowicz. Nadal jest. I to był Karol Paciorek. Nadal jest. Tak jest. I to była Krystal. Nadal jest, a wy jesteście... Lekko. Stronniczy. Dobranoc.